Damian Kostka, Paweł Pozdrow, Honda Civic. Słuchajcie, najszybszy samochód, który jest to tam. Na który raz jesteście na starajcie? Czwarty. Słuchajcie, czwarty, trzy wygrasz. Czwarty wygrasz? Nie wiem tego. Słuchajcie, on mówi skromnie, że on nie wie, ludzie. Powiedz mi, jak ty to robisz, że jedną ręką prowadzisz samochód? Jedną ręką? No czasami tak trzeba jechać, no i jakoś sobie trzeba dać z tym radę, no. Słuchajcie, on jest oczywiście skromnym człowiekiem, ale wszyscy się zastanawiają, którzy oglądają onboardy z tego auta, a na pewno będą kolejne. Jak facet tak manipuluje kierownicą, że jedna ręka mu wystarczy przy tych prędkościach? Ja nie wiem, ja się boję. Ja bym się bał, ty nie? Dzisiaj już pojadę dwoma rękami, to znaczy jutro. Dobra, bo to się postaraj. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy, do zobaczenia jutro na mesie w takim miejscu, które sobie sam wymyślisz. Powodzenia. Załoga numer 2. Sordyl Maciej, Korzeniowski Krystian, Honda Civic. Yeah.
Podsumowanie zawodów. Rajd był bardzo ciekawy, bardzo szybki, wymagający, trudny. Pojechaliśmy szybko i podobało się nam bardzo. Dzięki. Dziękuję. I pierwsze miejsce. Słuchajcie, kto mógł zająć pierwsze miejsce? No mógł zająć tylko Kostka. Ja zawsze z nim rozmawiam, z pilotem rzadko. Specjalnie stanąłem w tej stronie, żeby było sprawiedliwie. Wczoraj byłem tam, czy jestem tu. Jak ci się jechało z tym szaleńcem? Jakby ten samolot się jeździ bardzo dobrze, bardzo szybko, więc fajnie. Wczoraj mi obiecał, że będzie trzymał kierownicę obiema rękami. Jak było? Tak, rzeczywiście trzymał dwiema, mówi nawet, że łatwiej jest dwiema, także jak ma znowu w ręce, to szybciej się jeździ. Słuchaj, jak dojdzie do tego, że będzie trzymał jeszcze nogami, to zobacz, jakie będzie miał rezultaty. Ja wam gratuluję, za chwilę się spotkamy na bot. Jedźcie tam dalej, zostańcie, dobra? I wracamy. Czwarte miejsce. Przepraszam, trzecie.